rozmawiajmy o migracjach. Czasami trudno się porozumieć nawet w najprostszych sprawach. A co dopiero wtedy, gdy temat rozmowy jest skomplikowany i kontrowersyjny. Na przykład, gdy mowa o migracjach. Rozmowa to szansa do wymiany myśli, poszerzenia horyzontów i zbliżenia z drugim człowiekiem. To nauka słuchania i rozumienia. Rozmawiajmy więc, ale róbmy to dobrze. Tylko co to znaczy? Zadbajcie o dobrą atmosferę. Zacznijcie od wspólnego ustalenia zasad, które pomogą Wam poczuć się bezpiecznie. Dzięki nim będziecie mogli swobodnie wyrażać myśli i obawy. Ważne, żeby te ustalenia były przyjęte i przestrzegane przez wszystkich. Choć każdy ma dwoje uszu, a tylko jedne usta, czasem trudniej jest słuchać niż mówić. Nie przerywajcie sobie i dajcie każdemu możliwość wypowiedzi. Pewnie nieraz nie zgodzicie się ze sobą. Odróżniajcie jednak krytykę wypowiedzi od krytyki osoby. Unikajcie tej drugiej. Ważne jest nie tylko to, co mówicie, ale też jak to robicie. Krzyki, wulgaryzmy, wyśmiewanie czy obraźliwe gesty tylko ranią i wprowadzają dodatkowe napięcie. Skąd wiem to, co wiem? Czy zdarzyło Wam się uczestniczyć w rozmowie, w której przerzucano się skrajnie różnymi informacjami? Jak nie pogubić się w natłoku wiadomości i statystyk? Sprawdzajcie, skąd pochodzą i czy są prawdziwe. Bądźcie dociekliwi. Pamiętajcie też, aby odróżniać fakty od opinii. Dane są obiektywne, ale ich interpretacja to kwestia indywidualna. Słowa mają moc. Język buduje nasze wyobrażenia. Bądźcie ostrożni w używaniu metafor zasłyszanych w mediach, takich jak fala, zalew uchodźców czy plaga migrantów. Te zwroty sprawiają, że nie myślimy o migrantach jak o osobach, ale jak o katastrofie, która nas nawiedza. Dbajcie, by wasz język nie krzywdził nikogo. Reagujcie, gdy słyszycie obraźliwe określenia czy mowę nienawiści. Nie wszyscy, nie wszędzie, nie zawsze. Próbując odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości, nasz mózg używa etykiet i uproszczeń. Migranci zawsze przyjeżdżają po pomoc socjalną. Wszyscy muzułmanie mają dużo dzieci i za kilka lat zdominują Europę. Ludzie w Afryce mieszkają w lepiankach. Brzmi znajomo? A co z opinią, że Polacy to cwaniacy i złodzieje? Sami widzicie, że stereotypy krzywdzą i oddalają nas od siebie. A poznanie historii konkretnego człowieka zbliża. Bądźcie ciekawi i uważni na głosy osób z migranckim doświadczeniem. Szukajcie i słuchajcie ich opowieści, by zrozumieć ich perspektywę. Ważne, żeby mówić, ważne, żeby słuchać. Zawsze będziemy spotykać osoby, które myślą inaczej niż my. Może to budzić w nas różne emocje. Obawy, złość, ekscytację, strach, ciekawość czy smutek. To naturalne. Zastanówcie się, co czujecie i dlaczego. Opowiedzcie o tym i wysłuchajcie drugiej strony. Zaakceptowanie emocji u siebie i u innych pomoże Wam szczerze mówić i uważnie słuchać. Uczmy się rozmawiać. Dobra rozmowa pomaga nam zbliżyć się, spotkać, poznać. Ma szansę udać się, gdy zrobimy krok w swoją stronę. Z bliska widać wyraźniej i łatwiej zrozumieć. W miejsce stereotypów pojawiają się konkretni ludzie. Udało Wam się przeprowadzić dobrą rozmowę? Gratulacje. Pamiętajcie jednak, że my i świat wokół nas zmieniamy się nieustannie. Jutro będziemy już trochę innymi ludźmi, którzy na nowo szukają porozumienia. Nie zawsze będzie to łatwe, ale zawsze warto próbować. Przed Wami szansa, by kogoś poznać, czegoś się dowiedzieć, coś nowego zrozumieć. Dlatego zawsze miejcie otwarte głowy, wrażliwy język i nadstawiajcie uszu.